Cześć kochani, witam Was szybciutko ponownie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Też głęboko wierzę w to, że już obejrzeliście pierwszą część tego filmu, w której pokazywałam Wam ulubieńców pielęgnacyjnych, a dzisiaj skupię się na makijażu, a także gadżetach, które bardzo służyły mi w ubiegłym roku. Aby nie przedłużać, zaczynamy. Może najpierw kategoria włosy. Szczotka do włosów, która pojawia się już w tych odcinkach od kilku dobrych lat. Wet brush. Mam kilka, dwie w sumie teraz w domu, ale mówiłam Wam o tym wcześniej, że kupiłam je mamie, siostrze i wszystkim żeńskim mieszkańcom mojej rodziny, członkom mojej rodziny. Uwielbiam to, jak ona rozczesuje włosy, nie wyrywając ich. Jest bardzo delikatna i niesamowicie skuteczna. Jeżeli jeszcze nie wypróbowaliście, to musicie to koniecznie zmienić. Kolejna rzecz to czepek, który też w moim domu służy już nie wiem ile mam go lat. Ostatnio James też odkrył właśnie cudowne moce czepka porusznicowego, ale niestety zmoczył go do tego stopnia, że myślałam, że już nie uda mi się go ożywić, ale działa na szczęście. Chociaż już tutaj widzę, że ta wodoodporna część troszeczkę zaczyna mi szwankować i prawdopodobnie będę musiała go kupić, ale mam go od może, nie chcę kłamać, dekady. Może troszeczkę krócej i jak na razie super sobie radzi. I też nie wyobrażam sobie mojego prysznica, kiedy nie myję głowy właśnie bez czepka, bo wtedy byłoby to o wiele trudniejsze. Jeżeli chodzi o gadżety do włosów, to w tym momencie nie używam prostownicy. Wiele osób dostawałam przed świętami, domyślam się, że może ze względu na to, że to urządzenie było na Waszej liście od do Mikołaja, dostałam tyle pytań w sprawie właśnie Dysona Airwrap, którego cena moim zdaniem jest dalej zawrotna i nie mogę, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale moim zdaniem po prostu przesadzają z ceną, ale nie ukrywam, że jest to jedyny gadżet, urządzenie do stylizacji włosów, którym w tym momencie używam, bo jeżeli mam ochotę na taką fryzurę, jaką właśnie mam dzisiaj, to właśnie korzystam z tego urządzenia. Dlatego lubię, ale uważam, że cena jest zdecydowanie za wysoka i dajcie mi znać, słuchajcie, czy jeżeli Wy może kupiłyście, między innymi z mojego polecenia, to co o nim myślicie, czy lubicie, czy nie lubicie. Wiem, że też kilka osób przyznało mi się, że kupiło i pytało mnie, czy właśnie tak coś powinno działać. Okazało się później, powiedziałam im, że to jest podróba, bo wiem jak rozpoznać, który jest autentyczny, który nie, bo też się pojawił wysyp ich na rynku, słuchajcie, i właśnie okazało się, że kupiły podróbę, dlatego jeżeli ktoś nie jest zadowolony z efektów, to bardzo prawdopodobne jest to, że po prostu to nie jest produkt autentyczny, dlatego Wam mówię o tym. I w tym roku kupiłam też, w ubiegłym roku, przepraszam, kupiłam też suszarkę Supersonic, ze względu na tutaj nakładkę, jedną z nakładek, która pomaga wystylizować włosy albo wydobyć naturalny skręt, albo wysuszyć właśnie włosy naturalnie kręcone, z których w sumie tak często nie korzystam, ale z samej suszarki korzystam bardzo często, częściej w sumie niż z tamtego Dysona. Z tamtego korzystam wtedy, kiedy właśnie chcę coś ewentualnie zakręcić, a z tego korzystam na co dzień. Rzeczywiście super suszy włosy. Po raz kolejny, czy cena powinna być tak wysoka? Nie wiem, słuchajcie. Mam nadzieję, że będzie mi dobrze służył, że długo mi będzie służył. Ja go kupiłam na QVC, na raty i polecam właśnie Wam tę opcję, bo wtedy nie odczuwa się właśnie tego, jak po kieszeni dało właśnie zakup tego gadżetu, ale nie planuję zakupu nic czego innego, także no mówię, mam nadzieję, że one mi się sprawdzą na najbliższe nie wiem ile tam lat. Jeszcze jedna rzecz, która też bez której nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji mojej jamy ustnej, to irygator. I od kiedy kupiłam ten stacjonarny, jestem o wiele bardziej zadowolona. Znaczy nie, przepraszam, kłamie, bo z tamtego też byłam bardzo zadowolona, ale najbardziej wkurzało mnie to, że muszę go często ładować. Z tym nie mam takiego problemu, wystarczy, że właśnie podłączę do kontaktu i cała rodzina z niego korzysta, jesteśmy bardzo zadowoleni i to jest to po prostu sprawi ogromną, ogromną różnicę w po prostu w higienie Waszej jamy ustnej. Naprawdę polecam każdemu. Odkrywam dzięki aparatowi na zęby, którego już nie noszę półtorej roku, a irygator ze mną został na dłużej. Kolejna rzecz, przepraszam, bo chyba to nie będzie miało sensu, w jakiej kolejności pokazuję Wam te rzeczy, tutaj mam teraz je przed sobą. To opaska, która też już na moim kanale gości od kilku lat. Najlepsza opaska, czy to do makijażu, czy to do aplikacji makijażu, która istnieje. O, tutaj troszeczkę brudna jest, będę musiała ją uprać. Nie, co to jest? Coś się wylało, będę musiała uprać. W każdym razie uszy nie ciśnie, a super dobrze trzyma. Bardzo dobra, wrzucam tam do kosza, do prania, może dojdzie. Jeszcze z kategorii włosy nie pokazałam Wam czegoś, co zrobiła mi moja kochana mama i jest to gumka do włosów z jedwabiu.
Nie wiem, czy zdradzić Wam sposób, jak to mama zrobiła. Może. Jak chcecie, to dajcie koniecznie kciuka w górę, napiszcie na dole w komentarzu. W każdym razie, jeżeli zaczniecie używać, bo tych takich gumek właśnie tego typu na rynku teraz jest pełno, ale różnica pomiędzy nimi jest no, dość istotna. Jeżeli zależy Wam na super łagodnym działaniu na Wasze włosy, aby nie ciągnęła, albo nie wyrywała, nie łamała Waszych włosów, to wtedy fajnie zainwestować jest właśnie w jedwab. Ja kiedyś kupiłam sobie też, tylko właśnie z tego, co mi się wydaje... Oj, czekajcie, bo coś mi się rozwaliło. Kolejna rzecz. Ja bardzo też lubię gumki cały czas. Boże, jak one się nazywają? Wiecie, jak się nazywają. Cały czas mam je. Ale miałam też zestaw jedwabnych gumek, które mi się gdzieś... Invisibobble. Które mi się gdzieś po prostu po całym domu rozniosły. I nie wiem, one były cieńsze. Wiem, że pożyczyłam też koleżance. Mówiłam, żeby mi oddała, bo będę płakać, jeżeli mi nie odda. I nie wiem, gdzie one mam. Ale w każdym razie są to jedwabne gumki marki Sleep, coś takiego. I one są cienkie, one są dosłownie tak cienkie jak te Invisibobble. I one też się bardzo dobrze sprawdzają. I nie mogę żadnej jak na złość znaleźć. Ale tak jak mówię, pewnie mam je gdzieś tutaj w zanadrzu pochowane. I nie mogę znaleźć teraz. Ale jak znajdę, to Wam pokażę, albo nie wiem, na Insta coś. Gdzieś na pewno się znajdzie. W każdym razie jedwabna gumka do włosów. Kolejny super gadżet to kubeczek menstruacyjny, bez którego też już sobie nie wyobrażam mojego okresu i będę polecała po raz kolejny, przez następne lata. Bardzo fajna rzecz. W ubiegłym roku też spróbowałam czegoś nowego. Tapingu, czyli taśmy takich, które się przykleja do twarzy po masażu, przykleja się w odpowiednie miejsca, odpowiednią techniką, masując wcześniej skórę. I widziałam efekty, ale żeby właśnie stosować te taśmy, nie trzeba w sumie jakichś super nakładów pieniężnych, bo zakupienie taśmy wystarczy Wam na wiele, wiele miesięcy. Jeżeli wykupicie sobie jakiś kurs, to też to jest inwestycja jednorazowa, ale nie oszukujmy się, aby zauważyć efekty, to trzeba to wykonywać regularnie, systematycznie przez jakiś czas. A to jest coś, czego u mnie brakuje, no bo jakby nie patrzeć, taki masaż powinno się wykonywać przez, nie wiem, 10, 15, 20, 30 minut, w zależności od tego, ile macie czasu. A u mnie jest to dość skomplikowane. Ja pozwalam sobie na zagospodarowanie czekajcie, bo wszystko mi się zaraz pobije. Pozwalam sobie na zagospodarowanie 5-10 minut, żeby zrobić demakijaż i nałożyć wieczorną pielęgnację, a z tym już jest po prostu gorzej. Ale mówię Wam o tym, bo widziałam super efekty, tylko po prostu trzeba tej właśnie systematyczności, której mi po prostu brakuje. Nie będę oszukiwać, że jest inaczej. Perfumy ulubione to od lat, to jest ta sama butelka, już chyba w przyszłym roku nie zobaczycie tej samej butelki, bo już tutaj są na dnie. Stella by Stella, ukochane, jedyne. W ubiegłym roku też niezbyt często malowałam paznokcie, jeżeli już je pomalowałam, to bardzo duża jest szansa, że był to jeden z dwóch lakierów. Pierwszy to baza proteinowa Neonail w kolorze Nude Rose, który jest pięknym, takim naturalnym kolorem, który cudownie wygląda moim zdaniem na paznokciach. W tym momencie też mam, daje taki efekt schludnych, zadbanych paznokci i nie wyglądają sztucznie moim zdaniem, no po prostu idealny kolor, który nie odpryskuje, wiecie, po kilku dniach. Kolejny to już niestety hybryda, którą trzeba nałożyć z bazą i z top coatem marki OPI Tiramisu Photo. Cudowny odcień nude, który nie jest ani za chłodny, ani za ciepły. No idealnie pasuje do mojej karnacji i nie sprawia, że paznokcie to takie czerwone, bo to też w zależności od tego. Tak samo jak pomadka nude na ustach może sprawić, że Wy będziecie niezbyt dobrze wyglądać, tak samo może być z kolorem do paznokci. A mnie to denerwuje, no bo w sumie twarzy nie widzę tak często swoich, jak paznokcie, na które, wiecie, patrzę, robiąc każdą jakąkolwiek czynność w domu. Dlatego znalezienie takiego fajnego nude jest... Znalezienie takiego dobrego odcienia nude jest no, dużym sukcesem i mi się udało. Z tym, że właśnie czasami mi się nie chce nakładać tych wszystkich trzech warstw i dlatego zazwyczaj sięgam po ten, który Wam mówiłam wcześniej, znany. I tak mi się wydaje, domyślam się, że zapomniałam Wam o czymś jeszcze powiedzieć, na 100% zapomniałam, tak patrzę teraz po domu. Mam też dużo takich swoich, wiecie, ulubieńców, kompletnie nie kosmetycznych, ani niezwiązanych z urodą. Dajcie mi też znać, czy macie ochotę na taki odcinek. A ja chcę Wam teraz na koniec już pokazać ulubieńców kosmetycznych, makijażowych. I tak, oj, kolejny rok z rzędu królował u mnie
makijaż mineralny. Jako korektor używam tego marki Hint Beauty, który niestety tutaj zmyło się już złotko z opakowania. To jest Duet Perfecting Concealer. Ja mam go w kolorze Light. Od kilku lat ulubieniec. Wróciłam do niego ponownie i wcale się nie dziwię. Wystarczy odrobina właśnie... Tak wygląda mój makijaż zazwyczaj. Krem z filtrem, odrobina... Poczekam. Odrobina korektora i puder i tyle. Puder, który przez większość roku bardzo dobrze mi służył, to też już może nie nowość. Puder marki Pixi Cosmetics Clay Delights. Puder glinkowy, który bardzo dobrze wspominam. Dopóty nie miałam ochoty na zmiany i spróbowałam miniaturki marki By Terry. I jest to ta wersja z kwasem hialuronowym. Dwa tylko składniki, które nawet się nie spodziewałam, że tak pięknie mogą matowić skórę. Nie pojawiły mi się żadne później wypryski, nie wysuszył mi skórę. Cudownie wyglądał, po prostu taki efekt Blair. Mam jeszcze jedno opakowanie, które trzymam, bo teraz korzystam z innego, które mi poleciłyście, ale chcę go skończyć i wrócę pewnie do niego. Wiem, że też mówiłyście mi, że była promocja w TK Maxie, ja nie załapałam się, żeby kupić większe opakowanie. Nie chciałam tego zrobić, bo jeszcze mam właśnie te do wykończenia, ale tutaj mam tą miniaturkę, która tu jest 1,3 grama. I on mi starczył na 2 miesiące, na 2,5 miesiąca korzystania, także mam jeszcze jakiś tam zapas i to jeden z najlepszych pudrów utrwalających, a także jako baza pod makijaż mineralny, jaki kiedykolwiek używałam. Jeżeli chodzi o puder mineralny, to w tym momencie czasami korzystałam z tego Pixi. Marka Amelie wysłała mi też kilka nowych, które mam teraz, to będzie dzisiaj na twarzy, które będę testowała za wcześnie, żeby o nich jeszcze mówić. Ale jak mówiłam, zazwyczaj mój makijaż po prostu wyglądał korektor, puder i bronzer. Bronzer po raz kolejny marki Pixi Cosmetics, to jest ten Sculpting Powder, ja tego sobie przespałam do mniejszego opakowania, też już mi się kończy, ale mam jeszcze chyba wersję, jeśli się nie mylę, w kamieniu i spróbuję też ją wykorzystać, bo po prostu nie chcę, żeby się marnował. Jeżeli chodzi o produkty, o maskarę, to też królowa od ponad pół roku, maskara marki Honest Beauty, która z jednej strony ma bazę, która bardzo ładnie rozdziela, wydłuża i pogrubia rzęsy, a z drugiej strony tusz, który no po prostu widzicie, robi wszystko. Tego może tak na co dzień u mnie nie widać, ale ja widzę różnicę i wiem, że na przykład kiedy mam maseczkę na twarzy, też dużo ludzi komplementuje moje rzęsy, bo wtedy one bardziej może się rzucają w oczy i uwielbiam ten tusz. Kupiłam kolejne opakowanie, co świadczy o tym, że właśnie do niego wracam i na razie też nie mam zamiaru przestawać z niego korzystać, bo po prostu tak dobrze mi służy. Rozświetlacz też już drugi rok z rzędu, drugie też już opakowanie, to Glow and Beauty marki Fridge. Uwielbiam za kolor, za to jak ładnie się rozprowadza, za to jak wygląda, nie wiem czy widać, no taki delikatny, naturalny glow, no ja uwielbiam. Pędzę do makijażu, to albo Pixi, albo tutaj mam jeszcze też o Pix od sióstr Pixi, zobaczcie zbieżność. To jest Puffing Brush od... Już zapomniałam, Real Techniques, no tak przecież, Samantha Chapman, zapomniałam, wiecie. Ten używam do bronzera, mięciutki, ten używam do nakładania pudru albo podkładu. I bardzo też jeszcze jeden fajny gadżet, który kupiłam i którego myślałam, że nie potrzebuję, ale jednak okazało się, że jest bardzo pomocny. To mydło do pędzli marki Senkara, które też jest wydajne i bardzo dobrze się z niego korzysta i jeżeli właśnie może macie problemy z cerą, to czasami problem może polegać na tym, że nie do końca dobrze myjecie pędzli, nie tak często jak trzeba, dlatego fajnie jest właśnie mieć takie mydło pod ręką i to dosłownie trwa kilka sekund i nie musicie się o to martwić. Ja też czasami śpię na jedwabnej poduszce, o tym Wam mówiłam już też wieki temu, w tym momencie jest prime, do tego Wam jej nie pokażę. Tak myślę, czy coś jeszcze tutaj mam z takich gadżetów. Oczywiście moja pęseta, czekajcie, bo tutaj zaczynam już rozwalać niechcący. Oczywiście moja pęseta Twizyman nadal super, nadal jestem zadowolona z efektu mikroblading, który zrobiłam 2,5 roku temu, już nie pamiętam kiedy, ale dawno temu. Nadal jestem zadowolona z efektu depilacji laserowej, którą też nie miałam ostatnio zabiegu od ponad roku i nadal widzę efekty, także jestem bardzo zadowolona.
Jeżeli zapomniałam o czymś, to wy mi przypomnijcie, bo może czasami wiem, że ja coś o czymś mówiłam, że coś mi się sprawdzało, a później na przykład nie mówię o tym, ale nie to, że dlatego, że to się mi nie sprawdza, tylko po prostu zapomniałam. Także dajcie mi znać, czy może wy coś pamiętacie, albo macie ochotę zapytać o coś, z czego korzystałam wcześniej i zapytać, czy nadal jestem z tego zadowolona. Aha, jeżeli chodzi o produkty do ust, to kupiłam też nowość od Lisy Eldridge, czyli jej matową pomadkę, ta jest w kolorze Velvet Beauty. Mam też błyszczy, który mi się bardzo dobrze sprawdza. Dzisiaj przed nagrywaniem tego filmu James próbował mi aplikować, ale zdecydowałam się jednak, że zrobię usta matowe. I ja nie maluję ust zbyt często, dlatego nie skupiam się na tej dziedzinie, że tak powiem, makijażowej. I nie będę wam mówić o wielu produktach, bo to jest coś, co zazwyczaj widzicie na moich filmach. W tym momencie, kiedy wychodzę na zewnątrz, kiedy mam nałożyć maskę, to pomadka niestety nie sprawdza się w tej tutaj kategorii jakoś super specjalnie. Okej, bardzo dziękuję wam za uwagę. Oczywiście nie zapomnijcie o kciuku w górę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!